Bardzo przyjazna atmosfera w Sanoku. Przede wszystkim chęć nie tylko dzieci, ale i rodziców po raz kolejny w kolejnym mieście do wzięcia udziału w Otelia Swim Tour. Ten projekt jest wyjątkowy, bo właśnie łączy rodziny, tak? Łączy rodziców, łączy dzieci, pokazuje im, jak wspólnie obierać drogę nie tylko sportową, ale życiową, bo hasło przewodnictw Fundacji Oteli Jędrzejczak brzmi: zostaj mistrzem życia, więc zarówno rodzicom, jak i dzieciom chcemy pokazać, jak być lepszym, poprzez sport być lepszym. Mówimy o tym, jak pracujemy z rodzicami, pracujemy osobno z dziećmi. Jestem dumna z tego, że właśnie nasi trenerzy, którzy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie dzieciom, są właśnie początkiem, tym promykiem, a dzieci będą to w dalszym ciągu wykorzystywały. Bardzo się cieszę, że miasto Sanok jest bardzo otwarte na współpracę z Fundacją Otelia Jędrzejczak, nie tylko projekt Otelia Swim Tour, ale myślimy o wspólnie zrealizowaniu projektu Mistrzyni w Szkołach. To jest kolejny projekt fundacyjny. Jestem naprawdę dumna z tego, że Sanok jest bardzo otwarty na sport. Sanok się rozwija pod względem sportu. Ja 3 lata temu tutaj podpisywałam akt ambasadorstwa nad obiektem, który powstał i jest zjawiskowy. Więc myślę, że najważniejsze jest to, żeby poprzez sport kształtować w dzieciach właśnie te wartości życiowe, wartości, które przydają się nam w codziennym życiu. A robi to zarówno miasto Sanok, jak i Fundacja Otelia Jędrzejczak.